1575 roku, po ucieczce Henryka Walezego z Polski, szlachta musiała wybrać nowego władcę. I jak to w Rzeczpospolitej bywało, wybrała dwóch. Część herbowych poparła Maksymiliana II Habsburga, zaś druga część wybrała Stefana Batorego, Węgra, księcia Siedmiogrodu. Ostatecznie to właśnie Stefan Batory okazał się bardziej zdeterminowany. Usłyszawszy o elekcji, niezwłocznie udał się do kraju, którym miał w przyszłości rządzić. Wyprzedził tym samym ociągającego się Maksymiliana. Przybył do Krakowa, poślubił Annę Jagiellonkę i nie zważając na niczyją opinię, koronował się na nowego władcę. Jak łatwo się domyślić, stronnikom Habsburga bardzo się to nie spodobało. Nad Rzeczpospolitą zawisła groźba wojny domowej. Batory był jednak rodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Zaledwie kilka miesięcy po jego elekcji jego konkurent, cesarz Maksymilian, przedwcześnie zmarł. W tej sytuacji większość stronnictwa prohabsburskiego przeszła na stronę Batorego. Nie miała innego wyjścia. Wyjątkiem był Gdańsk, najpotężniejsza nadmorska forteca Rzeczpospolitej. Jej przedstawiciele, mimo śmierci swojego kandydata, wciąż nie uznawali księcia Siedmiogrodu za króla Rzeczpospolitej. I tak wkrótce wybuchła trwająca kilkanaście miesięcy wojna między Batorym a potężnym miastem. Wojna, która jest tematem dzisiejszego odcinka Encyklopedii Staropolskiej. Jesienią 1576 roku gdańszczanie wciąż nie uznawali Batorego za króla. Skąd brał się ich upór? Chodziło oczywiście o pieniądze. Habsburgowie obiecali patrycjuszom gdańskim ogromne przywileje, w tym zniesienie tzw. statutów Karnkowskiego z 1570 roku, które znacząco ograniczały prawa Gdańska. Dzięki nim monarcha mógł na przykład zabronić Gdańskowi handlować z dowolnym krajem, miał prawo budowy w Gdańsku floty wojennej, mógł w dowolnym momencie zamykać i otwierać port gdański. Nic dziwnego, że takie ograniczenia nie podobały się bajecznie bogatym kupcom zamieszkującym tak zwaną Wenecję Północy. Co więcej, Habsburgowie kontrolowali kupieckie miasta Niderlandów, więc współpraca z nimi oznaczała dla Gdańska czysty zysk. Batory był zaś człowiekiem nieznanym, który nie miał nic do zaoferowania. Pochodził z kraju, który nawet nie miał dostępu do morza. Gdańsk stał więc przy Habsburgach, nawet po śmierci cesarza. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że po śmierci Maksymiliana patrycjat gdański złagodził nieco swoją postawę wobec Rzeczpospolitej. Był nawet moment, że kupcy byli w stanie zaakceptować Stefana Batorego jako króla. Dla Węgra było jednak już za późno. Na przykładzie Gdańska chciał pokazać, że nie ma tolerancji dla rebelii i obrazy majestatu. Teraz to on wysyłał do gdańszczan buńczuczne pisma, w których domagał się niemożliwego – zburzenia murów miejskich czy ogromnych kontrybucji. Stało się jasne, że całą sprawę mogą rozwiązać wyłącznie działa i szable. Wojna. Działania wojenne rozpoczęły się wiosną 1577 roku. Wcześniej Batory przekierował handel morski do Elbląga, a sam Gdańsk uznał za wroga ojczyzny. Odtąd każdy mógł zabić bezkarnie gdańszczanina, a jego majątności po prostu przejąć. W Podzięce gdańszczanie złupili klasztor oliwski podlegający jurysdykcji królewskiej. Poza tym pod Gdańskiem zbierała się armia królewska pod wodzą hetmana Jana Zborowskiego. W kwietniu 1577 roku liczyła ona zaledwie 2000 żołnierzy. Patrycjusze gdańscy również wystawili armię. I to kilkakrotnie liczniejszą, przekraczającą 10 tysięcy osób. Jej najważniejszą częścią byli zawodowi najemnicy, niemieccy landknechci i rajtarzy pod wodzą kondotiera Hansa Winkelbrucha. Najemników wspierało gdańskie pospolite ruszenie, które nie przedstawiało dużej wartości bojowej, ale wciąż było to kilka tysięcy dodatkowych żołnierzy. Pięciokrotna przewaga liczebna gdańszczan dała im ogromną pewność siebie. Zdecydowali więc, że nie będą czekać na armię królewską za murami miejskimi, tylko wyjdą jej naprzeciw i zgniotą w polu. Chcieli dać nauczkę węgierskiemu przybłędzie, który jedynie zrządzeniem losu stał się królem Rzeczpospolitej. 16 kwietnia 1577 roku Hans Winkelbruch opuścił mury Gdańska. Wyprawę gdańszczan poprzedziły złe znaki. Najpierw rozpętała się ogromna burza, potem dwóch rajtarów wpadło do fosy miejskiej, a pod samym Winkelbruchem spłoszył się koń.
W czasach dawnej Rzeczpospolitej takie wróżby mogły przepowiadać straszliwe nieszczęście. Winkelbruch nie miał do sił królewskich daleko. Znajdowały się one w okolicach Tczewa, zaledwie kilkanaście kilometrów na południe od Gdańska. Hetman Jan Zborowski rozstawił swoją szczupłą armię bardzo sprytnie. Wykorzystał do tego ukształtowanie terenu. Okolice Tczewa przecinają bowiem dwie rzeki, Wisła oraz Motława. I to właśnie między nimi schroniły się wojska królewskie. Gdańszczanie, aby dotrzeć do sił Zborowskiego, musieli forsować Motławę. Tyły armii Batorego zabezpieczała Wisła. W tej sytuacji Winkelbruch postanowił pokonać rzekę w dwóch miejscach. Rozdzielił więc swoją armię na dwa oddziały. Osobno ruszyło gdańskie pospolite ruszenie, osobno najemnicy, landsknechci i rajtarzy. Obecność Wisły, która dawała osłonę wojskom królewskim, sprytny kondotier również chciał obrócić na swoją korzyść. Gdańszczanie puścili bowiem jej biegiem kilka niewielkich statków, na których pokładach znajdowało się aż 200 strzelców. Mieli oni razić wojsko Zborowskiego. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że przewaga gdańska była całkowita, a siły królewskie skazane na zniszczenie. Wydawało się. Jeszcze zanim na dobre rozpoczęła się walka, z działań wojennych wyłączone zostały stateczki gdańskie. Na Wiśle zatrzymał je niepomyślny wiatr. Dodatkowo Zborowski wysłał w ich stronę grupę ruchliwych Tatarów, którzy ostrzeliwali marynarzy od strony lądu. Tyły armii królewskiej były więc bezpieczne. Wcześniej wspominałem, że Winkelbruch rozdzielił swoją armię na dwie części. Osobno maszerowali pospolitacy, osobno maszerowali najemnicy. Zborowski także tutaj wykazał się bardzo dobrą intuicją. Uznał bowiem, że pospolite ruszenie nie przedstawia dużej wartości bojowej i wysłał do obrony przeprawy zaledwie 200 hajduków wyposażonych w hakownice i działa. To w zupełności wystarczyło. Pospolitacy, mimo ogromnej przewagi liczebnej, Motławę pokonywali wolno i nieporadnie. Główna część bitwy miała odbyć się w pobliżu miejscowości o nazwie Lubieszów, dzisiaj Lubiszewo-Tczewskie. W tym miejscu zetrzeć się miały główne siły królewskie z bitnymi najemnikami Winkelbrucha. Starcie między nimi przeszło do historii jako bitwa pod Lubieszowem. Na lewym skrzydle potykała się królewska kawaleria. Z kolei na prawym skrzydle swój kunszt pokazywali królewscy hajducy, czyli piechota węgierska. Przewaga Winkelbrucha wciąż była ponad dwukrotna, jednak jego wojska musiały przeprawić się przez rzekę. To dawało szansę Zborowskiemu. Swoim kawalerzystom nakazał przeprowadzać szaleńcze szarże. Poraziły one przeprawiającą się przez Motławę rajtarię. Ta, uciekając, wpadła na landsknechtów, całkowicie mieszając ich szyki. Wykonawcami tych szarż byli oczywiście husarze, którzy w 1577 roku wyglądali nieco inaczej niż w czasach swojej świetności, za to już wówczas wyposażeni byli w długie kopie. Jako ciekawostkę warto dodać, że wśród nich znajdował się między innymi niespełna 30-letni Stanisław Żółkiewski, który dopiero zdobywał szlify wojenne. W przyszłości ten młody chłopak miał jako hetman wziąć pod but całą Moskwę. Wkrótce na lewym skrzydle spanikowani gdańszczanie zaczęli po prostu uciekać. Równie dobrze radzono sobie na skrzydle prawym, gdzie walczyła królewska piechota. Świetnie wyposażeni, zaprawieni w bojach piechociarze węgierscy. Oddajmy w tym miejscu głos kronikarzowi. Piechota węgierska uderzyła z prawego skrzydła i w gęste szyki gdańszczan, strzelając z rusznic, niemało ich zabiła. Nieprzyjaciel zmieszał się, wtedy węgierska piechota szybkim biegiem armaty zdobyła i pozabijawszy kanonierów, na nieprzyjaciela samego je obróciła. Nieprzyjaciel, dotąd nieczynny, myśląc, że łatwo tak małą liczbę zgniecie, wpadł na Węgrów. Dzielnie się Węgrzy sprawili, częścią włóczniami, częścią mieczami rąbiąc, częścią zręcznie między włócznie się wciskając tak, że piechoty nieprzyjacielskiej szyki połamane zostały. W tej sytuacji oba skrzydła armii gdańskiej załamały się, a najemnicy rzucili się do panicznej ucieczki. Widząc to, pospolite ruszenie również zaczęło uciekać, bez wyraźnego powodu. Siły królewskie goniły uciekających kilkanaście kilometrów, aż pod same mury Gdańska.
Sam Winkelbruch cudem przeżył całą potyczkę, jednak zwycięstwo sił Batorego było całkowite. Bitwa pod Lubieszowem pokazała ogromną przewagę ruchliwej jazdy polskiej, tej samej, która w przyszłości miała zamienić się w słynną husarię. Wielką chwałą okryli się także królewscy hajducy, Węgrzy zaprawieni w bojach i bardzo dobrzy w bitwie. Bitwa pod Lubieszowem okazała się ogromnym sukcesem dla sił królewskich. Gdańszczanie początkowo byli przerażeni, jednak bardzo szybko otrząsnęli się, sięgnęli głęboko do sakiewek i zrekrutowali kolejną armię, tym razem przy pomocy Duńczyków. Pod tym względem o wiele gorzej szło Batoremu, bowiem jego skarbiec świecił pustkami, a Sejm niechętnie uchwalał podatki na lokalną wojnę. Królowi nikt nie przyszedł z pomocą, nawet Elbląg, który tak bardzo wywyższył się na całym konflikcie. Na prośbę Batorego, aby Elblążanie przysłali puszkarzy, tak zwanych dyrektorów dział, ci odmówili, mówiąc, że mają tylko jedną taką osobę. Monarcha był wściekły. Dziwimy się wam, że w tak drobnych rzeczach uciekacie się do wybiegów. W takim mieście jeden miałby być tylko dyrektor dział? Zatem i tego jednego przyślijcie, a dbajcie, aby się ich więcej znalazło, co surowo wam od nas zalecamy. Armię królewską udało się zmontować dopiero w czerwcu 1577 roku. W tym samym czasie całkowicie odrodzili się także gdańszczanie, którzy nie tylko zwerbowali wielotysięczne wojsko, ale także postarali się o dyplomatyczną pomoc Duńczyków. W czerwcu siły królewskie rozpoczęły oblężenie Gdańska. Kluczowe było zdobycie twierdzy zwanej Latarnią, która dzisiaj nosi dumne miano twierdzy Wisłoujście. Osłaniała ona Gdańsk od strony morza i miała ogromne znaczenie militarne. Oblężeniem tego obiektu kierował Ernest Weicher z 1500 oddziałem. Historia oblężenia Latarni nie jest już tak szczęśliwa dla sił królewskich. Już na samym początku wycieczka zaskoczyła siły Weichera. W krótkiej walce gdańszczanie zdobyli lub zniszczyli aż 14 dział. To niepowodzenie szalenie zirytowało bitnego króla, który odtąd postanowił całe swoje siły skoncentrować na oblężeniu twierdzy Wisłoujście. Po miesiącu od jego rozpoczęcia zwiększył liczebność swojej armii do 16 tysięcy. Wojsko królewskie zbudowało potężne ziemne szańce, z których dzień i noc prażyło w mury latarni. To przyniosło skutki. Wkrótce zwaliła się wieża forteczna, w murach udało się zrobić ogromny wyłom. W jego obrębie toczyły się krwawe walki. Zginął w nich Hans Winkelbruch. Ginęli setki innych. Kiedy siły królewskie były bliskie zdobycia fortecy, los uśmiechnął się do gdańszczan. Udało im się zniszczyć most Stratew, który służył siłom królewskim do przeprawiania się w stronę murów latarni. Odciętych zostało kilkuset doborowych żołnierzy piechoty królewskiej. To były ogromne straty. Co więcej, rozzuchwalony Gdańsk prawie zdobył Elbląg oraz zatrzymał 60 okrętów handlowych kolaborujących z Rzeczpospolitą. Wojna się przedłużała. W cały konflikt coraz chętniej angażowała się też Dania. Gdańszczanie w pewnym momencie byli tak zdesperowani, że byli gotowi oddać się pod protektorat króla duńskiego. Oznaczałoby to umiędzynarodowienie całego konfliktu. Batory chciał tego uniknąć, nie chciał wciągać Rzeczpospolitej w długotrwałą i niepotrzebną wojnę. Nie był Zygmuntem III Wazą. Ostatecznie także i Gdańsk znużony był przedłużającym się konfliktem, wszak wojowanie nie służy zarabianiu, a na tym kupcom zależy najbardziej. I tak w grudniu 1577 roku zawarto rozejm. Można zaryzykować stwierdzenie, że cała wojna zakończyła się remisem. Gdańsk przeprosił króla oraz wypłacił duże kontrybucje, zaś Batory przywrócił handel gdański, zawiesił statuty Karnkowskiego oraz zgodził się na zdjęcie z Gdańska piętna wroga ojczyzny. Batoremu zależało na czasie. W Inflantach coraz śmielej poczyniał sobie bowiem Iwan Groźny. Armia królewska potrzebna była w zupełnie innym miejscu. Już wkrótce kampanie króla Węgra przeciwko Iwanowi Groźnemu miały przejść do historii polskiej wojskowości. Zwycięstwa pod Pskowem, Wielkimi Łukami czy Połockiem miały odbić się szerokim echem w całej Europie. To jednak zupełnie inna historia. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz oglądania pozostałych filmów, w których opowiadam m.in. o wyprawie Zygmunta III Wazy do Szwecji czy zwycięstwie sił Rzeczpospolitej w bitwie pod Kirchholmem. Linki do nich znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!